20. dobroczynny koncert kolęd Dzieci Dzieciom na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach odbył się dziś w miejscowej konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra w Suwałkach. Wystąpili Marlena Borowska, Justyna i Natalia Ołów, Barbara Morusiewicz, Karolina Zwiewka, Laura Niewulis, Artur Szczepkowski, Sylwia Roszko, Maciej Wawrzyniak, suwalski chór Primo pod dyrekcją Ignacego Ołowia, zespół wokalny Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Suwałkach pod dyrekcją Marleny Borowskiej oraz zespół akordeonowy prowadzony przez Sylwię Roszko. Spotykamy się już po raz 20 na koncercie kolęd Dzieci Dzieciom. Idea jest taka, żeby wspomóc tych, którzy tej pomocy potrzebują i na nią czekają. Także już od pokoleń, bo w zasadzie jedno pokolenie już na tych koncertach wyrosło, jest po prostu w młodych wykonawcach zaszczepiana idea pomocy wszystkim potrzebującym.